rozpoczyna się kontrofensywa. Na razie słabo to wygląda. Na razie. Ale chwilę trzeba poczekać. Trzeba być cierpliwym. No, niektóre jednostki już się zaczynają wycofywać. Nasze, ale. Może te, które nie są bezpośrednio zaangażowane w bitwę, może wycofam. To oprócz 6, 16 i 12 dywizji. 6, 16 i 12, no to 14, 15, 19 niech się wycofa. Nic nie dało. No trudno, dobra. Tu damy sobie dwie, tutaj damy sobie trzy, tutaj damy dwie. Okej. No trochę tutaj ciężko. No tam no, się gdzieś przedzierają, czy nie? Nie, dobra. Na razie na północy jest spokojnie. Dobra, tu coś nie idzie za bardzo. Może ta dywizja niech się przyłączy? Okej. Okej, dobra. Tutaj też coś nie idzie? To też sobie damy. Tutaj trzy, tutaj tyle, dobra. O, ale jednostek zostało. No i idziemy naprzód. Okej. Tak więc idziemy naprzód. Zostawimy sobie tu jedną dywizję. Reszta idzie na Wiedeń. No i będziemy analogicznie postępować wzdłuż Dniepru po jedną, dwie dywizje będziemy sobie zostawiać. O, widzę tu małe problemy z paliwem. Oj, dużo nam się tu dyplomacji narobiło. Dobra, może zamiast tych trzech technologii przebadamy sobie piechotę. I damy trochę. Damy teraz wszystko na oficerów, resztę. A żeby zaściślić sobie trochę relacje z Rumunią. O, już zbliża się w kierunku aliantów. No to kupimy sobie od nich trochę paliwa dla naszych czołgów. Dobra, nie szkoda nam kasy, bo to cele wojenne. I idziemy naprzód. Już nas atakują tutaj. Ale na próżno na razie. Wydaje mi się, że tu na południu Niemcy mają inny teatr niż tutaj, więc te jednostki stąd nie idą tym jednostkom na pomoc, więc dla nas lepiej. Ale myślę, jak będziemy się zbliżać do Berlina, to stopniowo te jednostki będą się wycofywać z Wisły do właśnie do Berlina. No dobra. Na razie niech tam dwie jednostki zostaną, reszta idzie do Wiednia. O, już nas atakują we Wiedniu, ale co tam? Nic nam nie zrobią. Okej. Wszyscy tylko proszą o długi tutaj. Nie mamy już ropy, a paliwo jest na słabym poziomie. No, mam nadzieję, że go nie zabraknie. Okej, więc idziemy naprzód. Kontrofensywa przebiega gładko. Już te jednostki są łatwe do pokonania. Wszystko idzie zgodnie z planem. Jakby tutaj to zrobić, może w ten sposób. Dobra. Okej. Tu
tu damy trochę wojska teraz. No, jeszcze trochę i przejmiemy Monachium. Francja niestety nadal stoi w miejscu, ale myślę, jak będę już gdzieś tutaj w okolicach Monachium, to Francja, to Niemcy wycofają stąd swoje jednostki, żeby bronić Monachium. Wtedy Francja przystąpi może do ataku, do jakiejś ofensywy konkretnej. Dobra. Znowu jesteśmy zaatakowani. Tutaj, no dobra. Tu jest wszystko w porządku. O, jeszcze jedna dywizja. Może ją też sobie tutaj damy, bo bardzo boję się, żeby nam się tu nie przełamali Niemcy, bo jeżeli już się przełamią, to nie będziemy mieli jak się dalej bronić i cały plan pójdzie gdzieś. Dobra. No dobra. Ale wszystko gładko idzie, jestem zadowolony. Tu mamy chyba same góry. Praktycznie same góry i lasy tu są. W tej Austrii, ale to żadna dla nas przeszkoda. Nic nie powstrzyma polskiej armii. O, a jednak ten Wiedeń nie wytrzymał z jedną dywizją. No dobra, niech ta jedna. Wyślemy jej wsparcie. Tu idziemy cały czas naprzód. Do Judenbergu. Judenburg chyba chodzi o Żydów. No dobra, a ich nie tak, nie tak. Będziemy sobie po dwie dywizje zostawiać na prowincję. Widać, Niemcy są wyjątkowo agresywni w tym rejonie. No ale da się ich pokonać, jak widać. Mamy już Judenburg. No i atakujemy Tauplitz. Zaraz wkroczymy do muru. I po kolei idziemy do Tauplitz stąd. Dobra. No i jest nasz. Już jesteśmy zaatakowani w murał, dobra. Jeszcze damy może tu trochę jednostek. Spróbujemy się jakoś przedrzeć przez tą rzekę. Trochę też ją ominąć. Okej. Przydałyby się tu jakieś jednostki mobilne, gdyż tymi jednostkami się łatwiej okrąża wroga. Dobra, ale jakieś postępy są. Mamy już prawie połowę Austrii opanowaną. Okej, tu zostaną te dwie dywizje piechoty, reszta idzie naprzód. Idzie tak. Damy też trochę może dywizji na południe. Dobra. No i Klagenfurt już nasz. Niedługo dotrzemy do granicy z Włochami. Myślę, że skampimy się chyba na nich tu gdzieś w górach. Może. Mam nadzieję, że nie zdecydują się nas atakować. Zobaczymy, jak tutaj. No niby relacje z nimi mamy dobre, ale neutralność ich nam zagraża bardzo. A zagrożenie jakie? My im bardziej zagrażamy niż oni nam. Więc mam nadzieję, że nie wypowiedzą nam wojny. Dobra, wkraczamy do szpitala. Szpital. Dobra. Dobra, idziemy cały czas naprzód.
Później, tak patrzyłem sobie, będzie można zaatakować stąd i ewentualnie stąd. Od razu na Bratysławę, to od razu wszystkie te jednostki zostaną bez zaopatrzenia chwilowo. Gdyż te prowincje przejdą pod naszą kontrolę, ale Niemcy i takie później przejmą. No ale wywoła to niemały chaos tutaj. O, widzę, że trochę słabo nam idzie z paliwem. Może jeszcze kupimy? Dobra. Mam nadzieję, że nam go wystarczy. Bo co z tego, że mamy tyle czołgów, jak nie mamy dla nich paliwa. No dobra, jak paliwo się skończy, to już po nas. No ale cały czas utrzymuje się na plusie. O, no niby jest w porządku. Już prawie Monachium jest nasze. Już połowa Austrii opanowana. Niemcy już się nas boją. Już żałują, że z nami zadarli. Dobra. Idziemy cały czas naprzód. Powoli nam zaczyna brakować jednostek. Myślę, że później stąd niektóre powycofuję. Wycofuję. No i dobra, idziemy cały czas naprzód. Wszystkie ich próby kontrataku się nie udają. I dobrze. Austria już jest nasza. No i brakuje jednostek. Skąd możemy wycofać? Może stąd? Tu pójdą? Stąd może nie? Może z tych prowincji, gdzie mamy tylko jedną sąsiadującą wrogą? No to żadna raczej taka nie jest oprócz tej. Może stąd też? Dobra. Szkoda, że nie można w tej grze zawierać paktów o nieagresji. Zawsze, gdy tego próbuję, jest niemożliwe. Nie wiem, czego tak jest. Chyba kolejne niedopracowanie. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy wam się w ogóle udało kiedyś podpisać pakt o nieagresji z jakimś państwem. Okej. No Niemcy tu idą jak przez masło. O. Zaatakowani zostaliśmy w Salzburgu. A to przez Słowaków, oni nie umieją walczyć kompletnie, więc nie ma się co bać. Dobra, już mamy przedpola Monachium. A Francja nadal stoi w miejscu. To mnie niepokoi. Po kolei zajmujemy sobie kolejne prowincje w Austrii. No jak na razie się utrzymujemy, widzę. Może tu też tą. Myślę, że stąd chyba też mogę wycofać jednostki. Atakujemy Monachium. Już nasze. No nie było to trudne. Muszę przyznać. Dobra, idziemy dalej. Trzeba przejąć tą Austrię. A Wisła się utrzymuje. Dobra, liczymy teraz na Francuzów, że coś tu zrobił. Dobra, jesteśmy w Monachium.
Trochę nam to daje punktów władzy. No dobra. Będziemy po kolei zajmować prowincję przy Dunaju. Ta dywizja jedno coś się spóźnia. O, Bischofshofen. Gdzie skoki narciarskie? Dobra, idziemy dalej. Nie sądziłem, że to będzie aż takie proste. Niemcy tu naprawdę się nie podpisują. No a poza tym nasze jednostki są już nieźle doświadczone. Niektóre po trzy gwiazdki już mają, więc mamy być z czego dumni. Okej, w tych okolicach już Dunaj jest nasz. No szkoda, że ta Francja stoi cały czas w miejscu. Dobra, Innsbruck. Kolejne dywizje spieszyło nam na pomoc. Może by stąd kogoś wziąć. Na przykład stąd tą dywizję. No dobra, do Monachium. Mam nadzieję, że przez to nas tu nie pokonają. Okej. Dobra. Idziemy naprzód. Jesteśmy już na terytorium Niemiec. To znaczy już od dawna. No ale dobra. Dobra, jest wszystko super, idzie. Tak to miało wyglądać. Znaczy miało wyglądać gorzej, nie sądziłem, że tak dobrze pójdzie. Tu nie ma w ogóle niemieckich jednostek. No ale na linii Maginot to nadal stoją Francuzi. Dobra. Te jednostki są już chyba kompletnie wyczerpane, bo widzę, wszystkie się wycofują po kolei. Jeszcze Oberstdorf. Friedrichshafen. Czy jak to tam się czyta? O, coś nam się przebadało. O, mamy już. O, to już jest kwiecień 40 roku. To nieźle. Dobra, to badamy dalej piechotę. Myślę, że oficerów mam dużo. Może przeznaczę trochę więcej punktów władzy na badania. Ile nam w ogóle ludzi przybywa? 6. 6,3 manpowera na miesiąc. Dobra. Trzeba będzie teraz tu atakować w stronę linii Maginota, żeby Francuzi się ruszyli. Tu jest w porządku, ok. O, jeszcze mamy więcej punktów władzy. Czyli Dunaj już jest nasz. Jeszcze widzę, się modernizuje armia. Jeszcze nie wszystkie jednostki są gotowe, górskie. Dziwne, pokazuje się, że mam jeszcze dostępne, że mogę jeszcze badania przeprowadzać, a niby nie mam tyle punktów wolnych. No dobra. Ma Dunaj nasz. Idziemy na linię Maginota. Fajnie to wygląda. Polska, Austria.
O! Zostaliśmy zaatakowani. Fragensburgu, gdzie to jest? Wyszukam sobie. Nie wiem. Chyba jakiś bug. No niby nigdzie nie jesteśmy atakowani. Zawisło też nie. Dziwne. No dobra, tu trochę wolniej idą jednostki po góry. Okej. Straubing. O, tu z dwóch miejsc nas zaatakowali. Nie wiem tylko po co. Nie mają szans z nami. Zaraz odeprzemy atak. O, Regensburg. To jest ta prowincja. Okej, już nas nie atakują. Tu też już nie, też nie. Okej, jest w porządku. Nie wiem, co lepsze, czy zająć Stuttgart, czy może iść do linii Maginota od razu. W Stuttgarcie pewnie dużo jest PP, więc może się opłaca. Dobra, idę.